Cześć, Robert z tej strony. Od jakiegoś czasu namiętnie zagrywam się w grę Dead by Daylight, dlatego w tym filmie pragnę podzielić się z wami moimi pierwszymi wrażeniami z nowego dodatku do tej gry. W przyszłości planuję robić więcej filmów o DBD, dlatego mam nadzieję, że ten, jak i kolejne filmy z serii przypadną wam do gustu. DLC nazywa się The Saw, Chapter 8. Motywem przewodnim 8 rozdziału do Dead by Daylight jest oczywiście film Piła. Jak w poprzednich DLC do DBD i w tym, do gry doszedł nowy Survivor, David Tapp, nowy Killer, The Pig oraz nowa mapa Gideon Meat Plant. Zacznijmy od końca, czyli od nowej mapy. Mapa nazywa się The Game i mieści się w zakładach mięsnych Gideon. Miejsce to zostało zaadaptowane przez Johna Jigsaw Kramera na warsztat, w którym to obmyślał i realizował swoje chore gry. Mapa wygląda bardzo surowo, co jest okej, ale według mnie niestety brakuje jej trochę wizualnych detali. Są miejsca dopieszczone wizualnie, na przykład to, gdzie poddawane próbie były pierwsze ofiary Jigsaw, natomiast w innych częściach mapy jest trochę goło i jakoś tak pusto. Mapa ta składa się z dwóch poziomów i moim zdaniem bardziej nadaje się na mapkę do jakiegoś shootera niż do Dead by Daylight. Miałem okazję na niej pograć kilka razy i z przykrością muszę stwierdzić, że jest ona dla mnie najmniej przyjemną mapą do grania, zarówno killerem jak i survem. Z czasem być może się do niej przekonam, ale na ten moment wydaje mi się, że mapka jest niedopracowana i zdecydowanie wymaga zmian. Przejdźmy teraz do nowego killera, którym jest The Pig. Nazwa The Pig nawiązuje do ideologii Johna Jigsaw Kramera. Chodzi tu o pewną analogię do sposobu, w jaki żyją niektórzy ludzie. Niczym świnie troszczą się tylko o swoje najniższe potrzeby, zapominają i nie doceniają daru, jakim jest życie. Do czasu. Do czasu, kiedy zostaną oni poddani próbie i możliwości dokonania wyboru. Niektóre osoby podczas tych prób decydowały, że ich życie jest jednak coś warte. Odradzały się i ze świni przeistaczały w uczniów oddanych ideologii Johna Kramera. Jedną z takich osób była właśnie Amanda Young, nowy zabójca o nazwie The Pig. The Pig posługuje się ostrym jak brzytwa ostrzem przymocowanym do mechanizmu pozwalającego na ukrycie lub wysunięcie go. M1 posiada standardowo dwa typy ataków. Umiejętność The Pig polega na tym, że naciskając Ctrl, killer kuca i zmienia swoją prędkość poruszania z 4.6 na około 3.6. Kiedy The Pig kuca, jej Terror Radius oraz czerwona poświata bijąca z oczu znika całkowicie. Dodatkowo kucając, The Pig może wykonać atak zaskoczenia polegający na szarżowaniu przez ograniczony czas ze zwiększoną o 150% prędkością, podobnie jak Hillbilly. Trafienie tym atakiem jednak zdejmuje niestety tylko jeden stan życia. Dodatkowo The Pig posiada możliwość założenia na survów masek podobnych do tych, jakie występowały w filmach serii Piła. Reverse Bear Traps, bo o nich mowa, założyć można tylko na surwa, który znajduje się w Dying State. Maski działają w następujący sposób. Jeżeli po założeniu ich na surwa, jakikolwiek generator zostanie ukończony przez któregokolwiek surwa, odpala się timer. Jeżeli pułapka zostanie nałożona po ukończeniu wszystkich generatorów, timer również jej odpali. Timer trwa domyślnie około 2 minut 30 sekund. Po upływie tego czasu surw zginie i zostanie automatycznie poświęcony. Timer ten jest wstrzymywany na czas, kiedy surw leży na ziemi, wisi na haku lub ucieka przed killerem. Jeżeli surf posiadający na głowie Reverse Bear Trap będzie próbował uciec, używając w tym celu Exit Gates, niezależnie od tego, czy to wybiegając przez bramę, czy wyczołgując się przez nią, również zginie i zostanie automatycznie poświęcony. Jeżeli natomiast surf użyje hacza, to pułapka nie zadziała i surf ucieknie. Jest jeszcze kilka niejasnych kwestii związanych z Reverse Bear Trap, na przykład, że czasami jak surf próbuje się wyczołgać z pułapką na głowie, to ona nie zadziała i uda mu się uciec, ale zapewne są to jakieś bugi lub inne niedociągnięcia. Jedynym sposobem na ucieczkę jest więc użycie hacza lub ściągnięcie maski. Aby rozbroić Reverse Bear Trap, należy znaleźć klucz w jednej z Jigsaw Box, które znajdują się na mapie. Znalezienie klucza polega na wykonaniu kilku skill checków we właściwym Jigsaw Box. Jeżeli Jigsaw Box jest niewłaściwy, lalka nas wybrechta i musimy szukać dalej w innym boksie.
The Pig rozpoczyna próbę posiadając domyślnie cztery maski. Po założeniu, zdjęciu, zabiciu Surwa nie da się ponownie wykorzystać raz użytej maski. Teoretycznie The Pig powinna być dość mocnym killerem ze względu na narzędzia, jakie ona posiada. Gra się nią bardzo przyjemnie, a jeżeli ktoś lubi się skradać i atakować zaskoczenia, to na pewno styl gry Świnką Pepą się spodoba. Niestety, ze względu na to, w jakim stanie gra się obecnie znajduje, The Pig jest killerem co najwyżej średnim. Nie jest ani mocna, ani jakoś specjalnie słaba. Pułapki są fajną mechaniką, która daje killerowi potrzebny czas na ugranie punktów czy łezki, ale te realia są jakie są. The Pig nie jest wystarczająco mobilna. Da się ją lupować jak większość killerów i tak naprawdę nie zmienia ona wiele w kontekście ogólnej strategii gry killerem. Dalej musicie Surwa odszukać, powalić, a potem macie jedynie wybór, czy założyć kaganiec od razu, czy jeszcze poczekać, no i dopiero potem wieszacie. Jeżeli chodzi o nowe perki killera, to pierwszy z nich nazywa się Hangman Trick. Działa on w ten sposób, że po upływie czasu regeneruje on haki, które zostały zniszczone w wyniku sabotażu lub poświęcenia Surwa. Dodatkowo killer dostaje info, kiedy ktoś rozpoczyna sabotaż haka. Według mnie perk ten jest słaby, chyba że ludzie zaczną ostro używać sabotażu, ale nawet wtedy moim zdaniem nie warto. Ewentualnie jeżeli ktoś chce zrobić jakiś troll build i kampić przy jednym haku całą grę. Kolejny perk to Surveillance. Polega on na tym, że ostatnie trzy kopnięte, czyli zniszczone przez killera generatory, będą podświetlane na biało przez 16 sekund. Perk ten jest grywalny w buildach, które opierają się na patrolowaniu i bronieniu 3-4 generatorów, które znajdują się w dość bliskiej odległości od siebie. Może się sprawdzić na przykład u doktorka, hag, ale według mnie są lepsze perki, więc ja nie widzę powodu, żeby go używać. I ostatni perk to Make Your Choice. Kiedy Surw ratujący ściąga z haka innego Surwa, a killer znajduje się dalej niż 32 metry od tego haka, to na Surwie ratującym pojawia się efekt Exposed na 60 sekund, co powoduje, że Surw ratujący może zostać powalony przez jeden cios. Mi się osobiście ten perk bardzo podoba i na pewno go będę testował. Jego celem jest zniechęcenie killera do tunelowania osoby zdjętej z haka oraz ułatwienie killerowi wywierania presji na więcej niż jednym Surwie. Na pewno się sprawdzi na mobilnych killerach typu Nurse, Hag, Billy, ale zapewne także znajdzie zastosowanie w buildach polegających na kampieniu, co może nie jest super zabawną strategią, ale przy obecnym balansie gry who cares. Przejdźmy teraz do nowego Surwa, którym jest David Tapp. W tym miejscu nie będę się rozgadywał na temat lore i przejdę od razu do perków. Pierwszy perk to Tenacity. Pozwala on na czołganie się ze zwiększoną prędkością oraz równoczesne czołganie się i recover w tym samym czasie, będąc powalonym. Perk ten w połączeniu z Unbreakable wydaje się oczywistą i fajną kombinacją, ale czy mocną? Według mnie niekoniecznie. Sytuacje, w których killer zostawia Surwa na ziemi, są rzadkością. A jeżeli nawet killer nie powiesi od razu na haku, to pewnie dlatego, że używa perka Deerstalker. A nawet jeśli nie, to nie powinien mieć trudności w odnalezieniu powalonego Surwa. Połączenie Tenacity z Nomider niby też ma sens, ale wtedy killer wie, że nie może zostawić Surwa na ziemi, ponieważ widzi, że dany Surw używa perka Nomider. Tak czy siak wydaje mi się, że obecnie perk Tenacity nie znajdzie poważnego zastosowania. Drugi perk to Detective's Hunch, który sprawia, że przez 5 sekund od momentu ukończenia generatora przez posiadacza tego perka widzi on w zasięgu 64 metrów aury generatorów, totemów i skrzyń, które dodatkowo zostają dodane do mapy, jeżeli takową Surw posiada. Perk ten jest słaby moim zdaniem, ponieważ 5 sekund to krótki czas. Odszukać generatory nie jest tak trudno, a kogo obchodzą skrzynki i totemy? Dodawanie obiektów do mapy też niewiele pomaga. Jak dla mnie, szkoda slota. Ostatnim perkiem jest Stakeout. Perk ten powoduje, że za każde 15 sekund, kiedy Surw pozostaje w zasięgu Terror Radius Killera, ale nie jest przez niego goniony, otrzymuje on jeden token. Token ten zużyty zostaje przy trafieniu zwykłego skillchecka, np. na generatorze, i dzięki temu ten zwykły skillcheck liczony będzie tak jak Great Skillcheck. Takich tokenów możemy mieć max 4.
Perk ten jest interesujący i ma potencjał, ale jest moim zdaniem zbyt sytuacyjny i według mnie oferuje za mało w stosunku do tego, czego wymaga. Bo jeżeli będziemy się ukrywać w zasięgu Terror Radius Killera przez 1 minutę, to co prawda zbierzemy te 4 tokeny, a potem na przykład pójdziemy robić generator na ruinie, to na pewno nam to jakoś pomoże. Ale czy nie można po prostu pójść poszukać Hexa, albo robić gen tapując, albo z czasem po prostu trafiać wszystkie great skill checki robiąc gen na ruinie? Moim zdaniem można, a nawet trzeba, dlatego perk Stakeout nie jest warty slota. Ponadto wraz z dodatkiem zostały wprowadzone także pewne zmiany w balansie gry. Wszystko opisane jest w patch notesach, ale ze względu na to, że większość z tych rzeczy jest niestety zbugowana albo w ogóle nie działa, to nie widzę sensu poruszania tych kwestii. Podsumowując, moje pierwsze wrażenia są niestety bardzo negatywne. Zbyt wiele rzeczy nie działa tak jak powinno i dopóki tego nie naprawią, nie można się tak naprawdę cieszyć z nowego killera czy ze zmian w balansie. Wydaje mi się, że jak już ogarnięte zostaną bugi i wprowadzone kolejne poprawki, to będzie ok. Liczę, że w ciągu max 2 tygodni większość tych bardziej uciążliwych problemów zostanie wyeliminowana i wtedy po ograniu wszystkiego wypowiem się bardziej szczegółowo i mam nadzieję bardziej pochlebnie na temat nowego chaptera do Dead by Daylight. Ciekaw jestem natomiast, jakie są wasze pierwsze wrażenia z nowego dodatku do Dead by Daylight. Dajcie znać w komentarzach. To tyle. Jak zawsze mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam na moje streamy i do następnego. Cześć. Ha!